Cześć Guru. Cześć Guru, witam. Co tam słychać? No? Słuchaj. Breaking news. WoW Classic to się kończy, na serwerach gra 1000 osób na 1000 serwerów, no i Blizzard w ogóle zamyka grę. Te 1000 osób, co grają, to obecnie są hakerami, wiesz, używają exploitów, gospodarka Polski zrujnowana, to tak między nami. Ukarano gracza, który na czacie napisał kurcze Jenkinsowe i obraza legendy, piętnowanie przez Blizzarda, wiesz, kara 1000 dolców. No a poza tym to wiadomo, że privy są dalej lepsze od globalnej wanilii. To wszystko wiemy. A ty mi powiedz, czy Polacy dostali własne serwery? No przecież 15. Kurde, a miałem 20 miało być, ja pierdolę. Bo nie czytałeś, ja wszystko czytałem, wszystko znalazłem na portalu mmorpg.org.pl, więc no jak, nie wiesz co pisałeś? Już ja? A no tak, czasem zamykam oczy i czasem nie wiem co za głupotki spod moich magicznych paluszków wychodzą. No właśnie, a tak zupełnie poważnie już, jak sytuacja wygląda, który level w klasiku? A ja się wstydzę przyznać, ale tylko 20. Odpuściłem sobie granie, za dużo obowiązków. Dorosłość przyszła we wrześniu, stwierdziła, nie ma grania, gówniarzu. Znaczy, stary człowieku do mnie powiedział, ale ja wmawiam sobie, że gówniarzu. Jeszcze młody jesteś. Śliczny. I no, na razie przerwa, ale za to śledzę newsy obok Classic, bo jestem podjarany tematem. No i przykro mi tak patrzeć, że ta gra tak umiera według newsów. No, kurde. Ja się jeszcze bardziej wstydzę przyznać, że mam 10. Ale też się dzisiaj z ludźmi na streamie gdzieś tam wyrozmawiałem na temat tego, jak sytuacja wygląda, że są inne rzeczy, priorytety, praca, ale bardzo chciałbym w tego klasika pograć, naprawdę bardzo, tylko że czasu trochę nie ma. A klasik wcale nie jest taki łatwy, trzeba przy nim posiedzieć, czasu trochę spędzić. W kolejkach. No, 4 dni, 60 poziom, prawda? No, już pomijam fakt, że gość znał całą encyklopedię tego, jak kiedyś to działało w tym momencie. Mógł sobie po tym... To nie tak, że 15 lat miał na przygotowanie no się. No właśnie, właśnie. To nie tak, że była technologia layeringu, z której korzystał, żeby wbić ten poziom i nie był to rekord i tak wbicia 60 poziomu, ale no koniec gry. No ustaliliśmy, koniec gry, bo się skończył. Tak, zero popularności, to... Ja tam słyszałem, że doszły nowe serwery językowe, ale to nic nie znaczy. No dla 5 osób robią. Tak, bo wiesz, te wszystkie serwery, które są, to one były dodane, ale to nie ma w ogóle wpływu na kolejki. Ilość slotów na serwerach też nie ma w ogóle wpływu na kolejki. A te kolejki, które jeszcze są, to też nie mają wpływu na ogólną popularność gry. Absolutnie. No nie ma graczy. Nie. No to tak jak wspominałeś, privy są lepsze. Wszystkie artykuły mówią o tym, że ludzie grają na privach, na klasiku nie, wcale nie ma spadku popularności. Artykuł na Kotaku, jak się w niego wczytać, wcale nie potwierdza tezy, że ludzie odeszli, że duże prywatne serwery zostały zamknięte. Dokładnie. Nie, privy nadal rządzą. Dokładnie, sam się tak było. Wczytałem w ten artykuł i faktycznie jestem zaznaczony, że nawet wypowiedź jednego z twórców któregoś z privów, że może by i otworzyli, no ale jaki teraz jest sens, no bo skoro jest klasik. Jedyny jakiś faktyczny powód to jest przez graczy sugerowane, że niby te privy były faktycznie lepsze, no ale... Ile lepsze? Z drugiej strony po prostu niektóre rzeczy nie działały, inne były podkręcone, wszystkie mechaniki nie były realne, więc lepsze, bo było toporniej, bardziej toporniej niż jest i ciężej pod tym względem, że coś nie działało. Hurra, lepsze. Tak, bardziej klasyczne. Tak, hurra. No tak, zresztą, nawiązując do tego, że nasz World of Warcraft Classic oficjalnie się skończył, chciałem tutaj nawiązać do sytuacji, w której Onyxia padła i Ragnaros wpadł. Nie wiem, czy się zapoznałeś z tym fantastycznym newsem, że to koniec. Zapoznałem się z tym fantastycznym newsem, owszem. I chciałem tylko rzec niedowiarkom, że ta dwójka bossów wpadła tak naprawdę nic nie oznacza, ponieważ ekipa, która tego dokonała, znana jest z tego, że czyści klasika na każdych prywatnych serwerach wanilii. Wchodzą, robią to, mają taktyki obcykane, wszystko opracowane i to jest po prostu grupa, że tak powiem, zawodowców, która weszła i zrobiła swoje. Otóż mieli to naprawdę masę materiału. A więc teraz wyzwanie dla was i skoro WoW Classic się skończył, proszę powtórzcie to. Classic się skończył dla tych, dla których jedynym wyzwaniem był speedrun tej gry. Poniekąd. Mhm. Ale większość graczy, w tym streamerzy znani nam obojgu, wciąż mają
gdzieś tam do 60 parę kroczków, no, grają sobie swoim tempem, rozkoszują się innymi rzeczami, aniżeli tylko levelowanie jak najszybsze. Także, żeby klasik się skończył rzeczywiście, to jeszcze trochę trzeba czasu, żeby wszyscy doszli do tej 60, żeby faktycznie nie było co tam robić. Profesje, eksploracja, mnóstwo rzeczy. Ja naprawdę nie wiem, o czym ty mówisz. Przecież się skończył, jak to nie? Będę to powtarzał, bo po prostu klasik się skończył, privy wymiatają i tyle. I hakerzy rządzą grą. Tak. Ci, którzy używali exploitów. Tak, dokładnie. A to haksy. Zrujnowali polską gospodarkę. My przepraszamy za taką sarkastyczność, ale zdajemy sobie sprawę, jak nasz portal wygląda, zdajemy sobie sprawę, jak wy to widzicie, dlatego chcieliśmy wyklarować kilka rzeczy, dzięki. Chcieliśmy powiedzieć, że wiemy, że mmorpg.org.pl ma charakter blogowy, wbrew pozorom jest to nadal portal informacyjny. Jakbyście nie zauważyli, ja jestem Pefrix, czyli osoba, która pisze na tym portalu od 3 lat, codziennie rano. Wiem, że to dla niektórych będzie teraz objawienie roku, że oprócz guru jednak ktoś jeszcze jest na tym padole łez i ktoś pisze. Nie mówię, że moje teksty są najwyższej jakości, jednak coś tam robię, coś tam się staram. No. Ogólnie sytuacja nas trochę życiowa, że tak powiem, do tego zmusiła, żeby skonfrontować opinię innych osób z tym, co pisze guru. Poniekąd. Bo nie zawsze jest tak, że to, co pojawia się w newsach, jest również zdaniem naszym. My się bardzo często z tym nie zgadzamy. Jeżeli ktoś śledzi portal, to prawdopodobnie widzi również pod niektórymi newsami moje komentarze, które są lekko mówiąc uszczypliwe w sytuacji, gdy widzę sprawę zupełnie inaczej, aniżeli jest to napisane w newsie. Pefrix też dokłada swoich starań, żeby jego treści, które wychodzą spod jego ręki, były możliwie najlepszej jakości i co do tego nie mam cienia wątpliwości, że tak jest. Poczułem, dziękuję. Poczułeś, więc tak wygląda sytuacja. A że niektóre newsy, no, zakłamują rzeczywistość, niestety. Nie broniąc kolegi i też go wybitnie nie krytykując, bo nadal, tak jak powiedziałem, są to te treści ewidentnie o nacechowaniu nieobiektywnym, tylko subiektywnym, czyli takie treści blogowe, co by nie powiedzieć, trzaskają fantastyczne wyświetlenia. Więc z jednej strony narzekacie, pewnie pojawi się specjalny materiał na temat portalu, taki mały spoiler, nie od nas. Ano. Oby nas nie dotknął specjalnie, tylko jednej konkretnej osoby. Oby. Ale zostaniemy wrzuceni do worka, bo pamiętaj, że to zawsze jest my i versus oni, a nie pojedyncze jednostki, bo odpowiedzialność zbiorowa, prawda? Otóż to, niestety, jesteśmy pod jedną banderą, płyniemy pod tym samym żaglem, nawet jakbyśmy nie chcieli, to niestety, ale jesteśmy podpięci pod to wszystko. Więc w sumie stąd też ten materiał, którego teraz słuchacie, o umierającym WoW klasiku. Tak. A sprawa ma się zgoła inaczej. My sobie siedzimy, mamy ochotę zagrać w tego WoWa, czasu troszkę mało, ale widzimy, jak wygląda sytuacja i sytuacja wygląda tak, że pojawiło się mnóstwo serwerów, które rozładowały napięcie w kolejkach. Poza tym ilość slotów została, z tego co się orientuję, zwiększona. Hakerzy to trochę inna grupa osób. No i jak na razie nie ma informacji od Blizzarda o łączeniu serwerów, więc to chyba samo w sobie o czymś świadczy, że jeszcze ten klasik się trzyma, a w sumie niedługo mija miesiąc. I przez ten miesiąc niektórzy wciąż nie wyszli poza 30. Dokładnie. Ale grają. Mamy czym się delektować, słuchaj, jest jeszcze dużo godzin gdzieś tam przed nami, gdzie będziemy mogli właśnie czy to eksplorować, czy robić zadania, czy po prostu włóczyć się po tym świecie w poszukiwaniu jakichś zadań, jeżeli na przykład tak jak mi w tym momencie questy nie działa, nie wiem z jakiego powodu. Więc przymknijmy oko na to, co pojawia się na portalu czasami. Szczególnie jeżeli pojawia się jeden nick konkretny. Dlatego no prosimy nie obarczać wszystkich, nie mówić, że ten portal, ten kanał jest zrąbany, tylko zwracać uwagę, co się czyta. Nie mówimy, żeby zniechęcać kogoś do czytania newsów jednej osoby, ale brać poprawkę na to. Bo tak. To, że jedna osoba generuje 2/3 treści na portalu, bo ja odpowiadam za 1/3, tak w sumie wyliczyłem sobie, nie oznacza, że to jest
portal. To i tak, to jest większość na portalu, ale nadal rozgraniczajmy. Nie wrzucajmy do jednego worka. Ja jeszcze przeżyję, powiem wam szczerze, bo o starym Petrixie mało kto pamięta wbrew pozorom. Tak, najbardziej by mi szkoda was, czyli ciebie, Xaorusie, Zetriga i nie wiem, czy Rodgera jeszcze mogę pod kanał podpisać. Dobre pytanie. Mówię, to... nie mam z nim ostatnio kontaktu, więc nie wiem, co się z nim dzieje. Ale tutaj ale też to... ze swojej strony... A, mów. No właśnie, chciałem tylko powiedzieć, że o ile portal portalem, to szkoda was, chłopaków, na kanale, jeżeli mielibyście obrywać z powodu tego, co się na portalu dzieje. Trochę się o to obawiam. Znaczy, z jednej strony, wiesz, zasłużony pstryczek w nos pójdzie, prawdopodobnie. Z drugiej strony, trochę się o to obawiam. Tym bardziej, że faktycznie od jakiegoś czasu, ja sam się przejechałem kiedyś na jednym z newsów odnośnie Metina, o czym wcześniej dyskutowaliśmy, że się przejechałem na tym newsie i teraz, jeżeli jest tylko możliwość i faktycznie coś mi nie gra, to najpierw zaglądam w komentarze i weryfikuję informacje poprzez użytkowników portalu, aniżeli poprzez to, co faktycznie jest zawarte w tej krótkiej notce, którą za chwilę mam odczytać do daily, nie? Bo gdzieś tam daily siłą rzeczy są odczytaniem newsów z portalu, więc staramy się, żeby jak najlepiej gdzieś to wszystko wychodziło. Nie zawsze da się uciec od pewnych rzeczy, tak jak dzisiaj z hakerami, no ale cóż zrobić. Ja najwyżej będę się kontaktował z tą jedną osobą i mówił, że jak już, to nie do nas. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, jak wypłynie. Tu już użytkownicy, w sumie ciekawe, czy ich to zainteresuje. I w sumie jestem ciekawy materiału tej osoby. Zróbmy z tego taką wielką tajemnicę. Może dowiemy się czegoś nowego o sobie samej. Oby nie. Znaczy, w sensie o nas dwóch, trzech, to lepiej nie. Reszta niech się dzieje, wola nieba. Z nią się zawsze zgadzać trzeba, jak to mówił taki jeden mądry człowiek. Z drugiej strony może coś się dzięki temu zmieni. Na lepsze. Być może. Trzymajmy kciuki. Tak. Ja już zacisnąłem wszystkie cztery. Ja tak jestem na portalu i rzeczywiście przeglądam te newsy o World of Warcraft i... Fantastyczna ilość wyświetleń, ale ewidentnie po prostu są nastawione na klikalność. Aniżeli na... Jakość treści, jakąś jakość obiektywność. Treści, tak, ja rozumiem, tak, że lubię też poczytać mięso, opinie autora i tak dalej, ale to w pewnym momencie dochodzi do zakłamywania rzeczywistości, a to akurat jak z artykułem nie jest fair. Kotaku. Jak z artykułem tak, Kotaku. Tak, jak z artykułem Kotaku. Co znaczy, by o Kotaku nie powiedzieć, no to jest wyciągnięte z kontekstu po prostu. Inaczej, też trzeba mieć, wydaje mi się, mocną psychikę, żeby przyjmować z dnia na dzień mnóstwo, już nie tyle hejtu, ale momentami bardzo zasłużonej krytyki i przejść obok tego obojętnie. Tak, z tym tak się wiesz. W pełni zgadzam. To jest inna sprawa, nie? I wiesz, i ta obojętność niestety będzie prowadziła do takich rzeczy, jakich będzie prowadziła. No, my z tym nic nie zrobimy. Jakoś mi się tak smutno zrobiło teraz. W sumie. Co ja mam ci o tym powiedzieć? 3 lata na portalu, ludzie nadal mojego niku nie są w stanie poprawnie zapisać. Część osób jest zaskoczona, że ja tu piszę. Ludzie są zaskoczeni w ogóle, że nie piszemy tylko o MMORPG-ach, więc... Co ja mam ci powiedzieć? No, to jest inna sprawa. Jak to kiedyś powie... Ktoś kiedyś to napisał. Ten portal ma unikalny klimat. Do którego niestety należymy. Tak, do którego należymy. Ma to swoje też zalety, trzeba powiedzieć. No. Inaczej, może nie niestety, bo jeżeli będę tak nadużywał słowa niestety, to zaraz wyjdzie, że... strasznie narzekam. Zmień pracę, jak ci się nie podoba. Mi się to bardzo podoba i wiesz, ale ja jestem przede wszystkim osobą nastawioną na YouTube'a, nie? I... W gronie YouTube'owym jest mi mega dobrze i tutaj widzów w 99% przypadków bardzo szanuję. Poza tym 1% użytkowników, którzy chyba nie do końca wiedzą, co tu robią, albo przyszli tylko po to, żeby napisać jakąś głupotkę. Ale na YouTubie czuję się mega komfortowo, natomiast zauważam, jak wygląda atmosfera momentami na portalu i chociaż i tak wydaje mi się, że troszkę się to zmieniło. Delikatnie, ale jednak na portalu ta atmosfera jest znacznie bardziej toksyczna i co też zauważył jeden z użytkowników u nas pod ostatnim filmem bodajże, że wchodzi sobie na YouTube'a i ogląda treść i ma przeświadczenie, że ta treść będzie
okej, okay. Nie mówię, że jakaś wybitna, ale będzie okej, okay, nie? Bo różne rzeczy się zdarzają. A wchodzi na portal i tam przede wszystkim to, co go spotyka, no to przypychanki użytkowników w komentarzach, ewentualnie najazd na guru. Co możemy powiedzieć? U nas brakuje moderowania. Tak, brak moderacji komentarzy. Użytkownicy mają wolną rękę. Z jednej strony to zaleta, bo dzięki temu zawsze mamy komentarze. Nie u mnie, ale ogólnie zawsze mamy komentarze. Tak. Więc ludzie wchodzą, coś się dzieje, są w sumie, to akurat jest fajna sprawa, że czasem są tak dobre merytorycznie dyskusje w komentarzach, że szok. Ale z drugiej strony mamy hejty, zwłaszcza jeżeli wchodzą jakieś tematy drastyczne, kontrowersyjne, nie drastyczne, przepraszam, kontrowersyjne, to rzeczywiście wtedy jest bagno. Najbardziej kontrowersyjnym tematem jest cosplayerka co niedzielę. Tak, cosplayerka albo marsze równości. O! To jest... Tak to wygląda. Podsumowując, nie mamy co z tym zrobić. Taka mimo, że praca... byśmy czasami chcieli. Tak, dokładnie. Wbrew pozorom, wbrew narzekaniom, to generuje wyświetlenia, z tego są kliki, co widać na portalu, tu są komentarze. Tutaj mała uwaga do was, użytkownicy, jeżeli coś wam się podoba na YouTubie, na portalu, na YouTubie macie łapkę w górę, komentarz pozytywny. Exaurusa to nie zabije, jeżeli mu powiecie, że dobry materiał. Nawet jak mu napiszecie, że kiepski materiał, ale powiecie dokładnie dlaczego, a nie po prostu idź się zabij. A na portalu zostawienie komentarza pozytywnego też nikogo nie zabije. A tak, jeżeli lubicie nabijać wyświetlenia gówno newsom, nazwę to wprost, lub wylać wiadro hejtu na kogoś, no to nie dziwne, że ta osoba pisze więcej, no bo generujecie wyświetlenia. Otóż to. Także co? Kończymy tym miłym akcentem? Tak, bo w klasik umiera, idźcie do domu, nie ma w co grać, MMORPG umarły, koniec świata, Tibia rządzi. Wszyscy idźmy się zabijmy. Dokładnie. Dobra, no to się żegnamy. Do usłyszenia w kolejnych podcastach. Miejmy nadzieję, że już bardziej tematycznych, aniżeli jeden komentatorski w kontekście sytuacji, tak, która zaistniała. To chyba się już więcej nie powtórzy, nie ma sensu. Oby. Oby. Dziękuję ci za rozmowę. I ja tobie też. Także trzymaj się, guru. Cześć, guru. Na razie, widzowie, na razie, czytelnicy. Hej.